Hola Maya, con esta entrevista queremos conocerte un poco mejor. Eres estudiante polaca del programa ADRIT UCLM. Por favor, dinos tu nombre, tu edad y de dónde vienes. Cześć, bardzo mi miło, że mogę uczestniczyć w tym wywiadzie. Jestem Maja, Maja Mikosz. Jestem z Polski, tak jak powiedziałaś, i mam 19 lat. I w tym roku we wrześniu zaczęłam studia tutaj. ¿Y qué estás estudiando aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha? Estudié tutaj na Wydziale Nauk Humanistycznych, estudié Nauki Humanistyczne i Dziedzictwo Kulturowe. Tú sabes que la Universidad de Castilla-La Mancha es multicampus y que en concreto, dinos, ¿en qué campus estudias tú y qué conoces ya de la ciudad? No więc uczę się i mieszkam zarówno w Toledo i no jest to coś niesamowitego móc studiować taki kierunek jak nauki humanistyczne i dziedzictwo kulturowe w Toledo, no bo Toledo ma w sobie tyle warstw historycznych, tyle tego dziedzictwa kulturowego, tyle sztuki i tych informacji, o których ja się uczę w klasie i które wychodzę na ulicę i mnie otaczają, że jest to coś niesamowitego, dlatego strasznie mi się podoba Toledo. Y bueno, ¿qué nos puedes contar sobre cómo son las clases en la universidad y qué diferencias has notado con respecto a las clases en tu instituto? No więc oczywiście liceum a uniwersytet to są dwie bardzo różne rzeczy. Obydwie bardzo mi się podobają, ale jednak uniwersytet to jest coś takiego, gdzie skupiasz się już bardziej na takiej nauce, no tej takiej poważnej już jednak, musisz ty chodzić do biblioteki, szukać sobie informacji, nie dostaje się też podręczników z gotowymi już jakimiś tam drogowskazami, tylko musisz sam poszukiwać informacji, czytać mnóstwo książek i po prostu być takim badaczem w dziedzinie, którą studiujesz. Pero estás en un año de muchos cambios y que nos podrías contar qué es lo que me has costado y qué te ha resultado más fácil. No więc tak, dużo się dzieje, to na pewno. Oczywiście ta zmiana językowa, że nagle przez cały dzień muszę mówić po hiszpańsku i że po polsku tutaj nikt mnie nie zrozumie. Ale najbardziej obawiałam się tego, jak zostanę przyjęta przez ludzi tutaj, przez studentów. I myślę, że to był taki największy lęk, ale naprawdę zaskoczyłam się bardzo pozytywnie, dlatego naprawdę czuję się tutaj świetnie. Y una vez superado este primer cuatrimestre, que ya llevas unos meses aquí viviendo esta vida universitaria, ¿qué destacarías de la vida en el campus de Toledo? Toledo, jako że nie jest... Kampus ma bardzo dużo wydziałów, ale mój wydział, ten tutaj nauk humanistycznych, jest małym wydziałem, dlatego wszyscy się znamy, co jest naprawdę cudowne, bo jest świetny klimat, wszyscy mówimy do siebie na ty. Zaraz obok mamy bibliotekę, mamy mnóstwo miejsc, gdzie można sobie pójść i w spokoju się pouczyć. Jest dużo różnych kawiarni, gdzie spotykamy się i wspólnie uczymy, rozmawiamy, projektujemy różne notabene projekty. Dlatego naprawdę myślę, że jest to idealne miejsce do studiowania. Una de las cosas que más preocupa a un estudiante internacional es el alojamiento. ¿Nos puedes contar dónde vives y si te resultó fácil encontrar y si te han ayudado desde la Universidad de Castilla-La Mancha a buscar alojamiento? Tak, no więc ja mieszkam w, to się nazywa rezydencja uniwersytecka, czyli taki akademik. I od razu, jak tylko skontaktowałam się z Uniwersytetem Castilla-La Mancha, od razu zapytano mnie, czy mam już jakiś pomysł na to, gdzie bym chciała mieszkać. I jak powiedziałam, że nie, jeszcze niczego nie mam, zaproponowano mi od razu, że a może akademik, może pomożemy ci. I naprawdę otrzymałam wielką pomoc w odnalezieniu tego akademiku, dlatego jestem za to bardzo wdzięczna, bo wiadomo, była to stresująca sytuacja, a wyszło naprawdę świetnie. ¿Conoces a otros estudiantes internacionales? ¿Qué nos puedes decir de la multiculturalidad en el campus y de cómo te han acogido los compañeros de clase? No więc jeśli chodzi o samych moich rówieśników z innych krajów, to nie znam zbyt wielu, mam więcej znajomych wśród Hiszpanów i Hiszpanek. Ale tak, na moim kierunku jest kilka osób na przykład z Chin, z Anglii czy z Korei. I jeśli chodzi o to, jak się czuję wśród takiego towarzystwa, to naprawdę świetnie. Spodziewałam się, że tak mnie przyjmą. Są naprawdę świetnymi ludźmi i dogadujemy się, uważam, świetnie. Mam nadzieję, że też tak uważają. Dlatego, no. ¿Qué destacarías de este programa ADRIT y cómo les recomendarías que se animaran o cómo les animarías tú? Ja bym powiedziała, że naprawdę warto, że
znam to z doświadczenia już teraz, rozumiem ten strach przed tym wyjechaniem jednak z domu do innego kraju, zupełnie inne towarzystwo, inna kultura jednak, ale naprawdę warto, to jest ogromny rozwój pod każdym względem, w każdym temacie. I człowiek przez cały dzień chłonie mnóstwo informacji, poznaje nowych ludzi i, że tak powiem, można, czuje się taki rozkwit wewnątrz. Także naprawdę to jest coś niesamowitego i polecałabym każdemu takie przeżycie, naprawdę. Y ya para terminar, Maya, ¿cómo animarías a un estudiante internacional que esté ahora en el instituto, en otro país, y qué les dirías para que pierda su miedo y se lance a estudiar fuera, en una universidad fuera de su país y quiera venir a la Universidad de Castilla-La Mancha? Tak jak mówiłam, no, polecam to każdemu i rozumiem ten strach, ale naprawdę myślę, że warto zaryzykować, żeby potem nie żałować, że się nie spróbowało, bo możliwości są cudowne. I oczywiście można się postarać o to stypendium, które niesamowicie pomoże w studiowaniu tutaj, w takim odnalezieniu się w sytuacji. No i Uniwersytet w Castilla-La Mancha naprawdę, naprawdę też w tym pomaga, ludzie są cudowni, ze wszystkimi jesteśmy tutaj na ty, czy z profesorami, czy gdzieś tam z dyrekcją i każdy naprawdę oferuje pomoc, jeśli jej potrzebujesz. Dlatego naprawdę, żeby się nie bać, spróbować, bo warto. Muchas gracias, Maya. Muchas gracias.